Левита никогда не разумеет, как можно доводить до ситуации, когда в одной оказии, с одной причины, с одного повода на импрезе можно запросить политиков Права и Справедливости, вольнощовцев, либертариан, консервативных либералов, народовцев. А факт есть такой, что в Польше есть люди, которые гардзą свою традицию, мают ее за нить, або уважают, что она есть неважна. И есть люди, которые уважают, что то, скąd się взялись, кем jesteśmy, wynika z tego, co robili nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Tożsamość, historia to dla części Polaków ważne rzeczy, dla części mieszkańców naszego kraju dużo mniej istotne. Ja jestem dumny i szczęśliwy, że możemy w tak szerokim i różnorodnym gronie spotkać się, żeby wspominać to, co w naszej historii dobre, chwalebne, zwycięskie. Ja sam jestem Ślązakiem, urodzony w Piekarach Śląskich, chodziłem do szkoły imienia bohaterów powstań śląskich i to było drugie, zwłaszcza powstanie śląskie, było jednym z tych powstań w historii naszego narodu, które nie było 63 dniami chwały, dramatem, hekatombą dla Polski, ale było powstaniem, dzięki któremu coś wygraliśmy, wywalczyliśmy, zwyciężyliśmy. Powstanie Wielkopolskie to było powstanie zwycięskie, bo jednym z tych kart naszej historii, z których jesteśmy dumni, tych kart, dzięki którym wywalczono Polskę. Pamiętajmy, bo to jest dobry moment, żeby pamiętać, że nie było żadnej granicy drugiej RP, której nie musieliby Polacy wywalczyć. Nie tylko dyplomatycznie, ale praktycznie wszystkie te granice musiały być wywalczone militarnie. Zaczęło się w Wielkopolsce i później przez kolejne 2 lata, właściwie do pokoju ruskiego, do 21 roku, Polacy walczyli wszystkie swoje granice. Cieszę się, że takie imprezy są organizowane. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim kolegom, koleżankom, wszystkim tutaj zgromadzonym, że jesteśmy razem. I mam nadzieję, że te fundamenty pamięci o tym, skąd się wzięliśmy, co dla nas ważne, to jest dobry fundament do długofalowej współpracy dla dobra Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To teraz poproszę o...